No i powiedziałem wtedy babeczce, proszę zamknąć sklep, ja kupuję wszystko. No i wiesz, bez dużego namysłu, wziąłem całą kasę chyba, co miałem wtedy, jakieś oszczędności, około tam 25-30 tysięcy czy coś, kupiłem tych ubrań, no masę. Codziennie po prostu ludzie mi piszą, czy w mailach, czy w komentarzach, czy w jakichś wiadomościach gdzieś i piszą mi po prostu, Krzysiek, dzięki za to, co robisz, tam 2 lata oglądam twoje filmy, tyle zmieniłem w swoim życiu. Raczej to jest na zasadzie, co odkładałeś przez ostatni rok, zrób to dzisiaj. Jasne. Czyli jakby... My nie planujemy ludziom życia, my nie wybieramy za nich, bo ja nie wiem, wiesz, jakie ktoś ma marzenia, czego on potrzebuje. Ja zauważyłem, że ludziom, wiesz, brakuje albo jednej, albo drugiej rzeczy. Czyli są tacy, co są marzyciele, oni mają wielkie, wiesz, marzenia, ale nic nie robią z tym po prostu. Tak. Siedzi codziennie, ogląda seriale, ale on w swojej głowie to już jest prezesem w ogóle 20 firm, nie? Miliarderem i lata w kosmos. Więc są tacy ludzie, nie? Którzy nie potrafią zupełnie właśnie zejść z tych marzeń swoich do codzienności. Mhm. A są też ludzie z kolei, którzy są skupieni tylko na codzienności, nie mają tych marzeń. Czyli on, wiesz, pracuje, ciężko robi, haruje, ale przez to, że nie ma tej wizji, to te jego rzeczy, które on wykonuje, nie są spójne ze sobą. Czyli on jest zajęty, tak, zapracowany, racja. Zmęczony, zestresowany, ale nic z tego nie ma, bo 5 lat już robi dokładnie to samo i nie ma żadnych efektów, ani kasy więcej, rację. Czy coś takiego. Więc... Większość biznesmenów tak działa. No, być może. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Krzysztof Król. Witam Cię, Krzyśku. Witam Cię, Wojtek, cześć. Cześć. Krzysztof mieszka w Tajlandii, jest znany wielu osobom, ponieważ prowadzi kanał Wyzwanie 90 dni. Tak dobrze jest. Powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o Twojej karierze. Jak to się wszystko zaczęło? Jak zacząłeś biznesy? W jakim wieku to się stało? I co w ogóle Cię tutaj przygnało w takie piękne miejsce? Słuchaj, ja zacząłem swoją przygodę w ogóle z biznesem w wieku 18 lat. Takie miałem już przeczucie, że nie chcę pracować na etacie nigdy. Im wcześniej zacznę coś robić, tym szybciej po prostu, wiesz, dojdę do jakiegoś tam sukcesu. Oprócz tego też chciałem sobie jakieś rzeczy już pokupować jako młody, wiesz, nastolatek, więc potrzebowałem kasy, tam z kieszonkowego nie wystarczało na moje potrzeby. No i zacząłem od sprzedaży płyt winylowych na Allegro. Odkryłem w ogóle w ten sposób handel. Raz, że można na Allegro sprzedać wszystko praktycznie, co się ma, a drugie, po prostu zacząłem płyty sprzedawać, bo interesowałem się tym, byłem DJ-em też przez wiele lat, więc kręciło mnie to i okazało się, że w Polsce tych płyt praktycznie w ogóle nie ma. A jak ktoś nawet sprzedawał, to sprzedawali ludzie, wiesz, wystawiali po 100 sztuk na przykład za 100 zł na Allegro. Aha. Ja od ludzi to skupowałem i wystawiałem pojedynczo te płyty, robiłem ładne zdjęcia, zgrywałem jakieś tam fragmenty utworów, żeby każdy mógł sobie przesłuchać kawałek. No i ludzie zaczynali to kupować po 15-20 zł te płyty. Później zacząłem sprowadzać z Niemiec, od DJ-ów, tam DJ-e dostawali za darmo praktycznie od wytwórni, żeby promować jakąś muzykę, a... Ja od nich kupowałem po 1 euro wtedy, czyli tam po 3-4 zł, coś takiego. No i sprzedawałem też znowu w Polsce średnio po 20, niektóre tam po 40, niektóre po 15 czy coś, przez Allegro. Później od razu zacząłem... Dobry biznes to był? Proszę? Dobry to był biznes? No wiesz co, jak dla licealisty tam zarabiać 3000 na czysto miesięcznie, to cudownie. To wiesz, tyle ludzie to nie zarabiali nawet średnio, no nie? No tak, oczywiście. Dorośli. Więc dla mnie to było super i ja się bardzo nakręciłem. Zrobiłem sklep internetowy od razu, żeby się uniezależnić od Allegro. No i jak zauważyłem, że wiesz, handel jest taki prosty, to zacząłem inne rzeczy też sprzedawać. Najpierw kupować gdzieś w Polsce na przykład. Ja po prostu dostrzegałem gdzieś okazję. Była taka sytuacja, gdzie szedłem tam wtedy z dziewczyną ówczesną w Krakowie na Floriańskiej i tam był taki sklep Terra Nova. Czyli ubrania takie powiedzmy, no dobrej jakiejś tam klasy, nie? Tak. Nie jakieś tam najtańsze. I ja pamiętam, że tam już, wiesz, na tej Floriańskiej to po prostu były wyprzedaże non-stop i zamknięcia sklepów. Takie mieli modele promocyjne, że po prostu non-stop ktoś tam było, o, wyprzedaż, tego typu rzeczy. Ale ten sklep był i mieli napisane wszystko po 5 zł. No ja sobie myślę, kurczę, sklep taki, wiesz, że tam normalnie po 100 te ubrania sprzedawali, czy 150, i jest po 5, wchodzę, że to jakiś wałek, że tam 5 sztuk pewnie po 5 zł, żeby, wiesz, klientów zbabić. A tu nie, faktycznie cały sklep był po 5 zł. Patrzę, wszystko po 5 zł. Spodnie, bluzki, damskie, nie? Głównie rzeczy. No i powiedziałem wtedy babeczce, proszę zamknąć sklep, ja kupuję wszystko. No i wiesz, bez dużego namysłu, wziąłem całą kasę chyba, co miałem wtedy, jakieś oszczędności, około tam 25-30 tysięcy czy coś, kupiłem tych ubrań, no masę, żeby mi zapakować. Prawie wszystko wziąłem, nie wiem, 70% tam jakieś zniszczone były, poplamione, to nie. No i pamiętam, kurczę, samochód, wiesz, pożyczyłem od mamy wtedy Nissana Micra, taką starą, wyładowałem ją, słuchaj, pod sam sufit tymi ubraniami. Dziewczyna musiała, tramwajem ten wracać, dobrze, mnie straż miejska nie zgarnęła, bo tam nie można autem wjeżdżać. No tak, oczywiście. Natomiast miałem zapakowane tak, że tylko ja jako kierowca, wiesz, tutaj ściana po prostu, siatek, z tyłu wszystko zapakowane. No i przywiozłem to do domu i później przez 2-3 lata sprzedawałem i znowu mniej więcej też tam po 25-30 zł za sztukę miałem, czyli no kilkukrotnie więcej. No i to były takie jakby
na początku największe dla mnie, wiesz, bodźce, tak. Że jak ja zobaczyłem, kurczę, jakie to jest łatwe, jak łatwo to można robić i tak naprawdę, czy ja sprzedaję płyty, ubrania, czy cokolwiek innego, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby to była dobra rzecz, żebym nie miał później problemu z reklamacjami, czy z jakimiś tam negatywnymi opiniami. A przez pierwszych, powiem ci, parę tysięcy komentarzy pierwszych nawet nie miałem neutralnego, ani jednego, ani negatywnego komentarza, mhm. Więc ludzie zadowoleni byli z tego, co robiłem. No i zacząłem później jechać grubiej, bo z Chin. Mhm. I importować z Chin różne rzeczy, otwierać sklepy internetowe, wiesz, biżuteria, buty, jakaś bielizna erotyczna, lasery do dyskotek. Ale jeździłeś sam do Chin, czy po prostu nie, brałeś nie to z jakiegoś AliExpress? Na tamte czasy, wtedy z Alibaba i mhm. TradeKey, takie dwa portale, więc tam znajdowałem dostawców, na początku sprowadzałem jedną sztukę sampla, często nawet, wiesz, za darmo wysyłali, jak to była jakaś tam niewielka rzecz, więc zamawiałem kupę tych sampli, sprawdzałem te produkty, które miały naprawdę dobrą jakość, zamawiałem próbnie tam 20-30 sztuk, później więcej, coraz więcej, aż dochodziłem już tam do zamówień po parę dziesiąt, na przykład tysięcy. Więc znowu będąc, wiesz, już na studiach, no to, to miałem tych kilka firm, kilka sklepów internetowych z różnymi rzeczami. No i byłem w stanie, wiesz, z każdego tam zarabiać sobie po 10 tysięcy czy coś. Nie miałeś tak nigdy, że pieniążki poszły do Chin i nie było towaru? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu mnie Chińczyk nie oszukał. Nawet, wiesz, zdarzało się, jak zamówiłem, powiedzmy, 1000 sztuk na przykład ubrań w jednym zamówieniu, jakiejś tam bielizny, to zdarzało się, że powiedzmy przyszło tam 970 z tego, co zamówiłem. Ale to, wiesz, wysyłałem Chińczykowi, sprawdzałem, wysyłałem mu i on w następnym zamówieniu dosyłał mi, co tam, bo powiedział, a tego nie mieliśmy na stanie, czy coś tam zapomniałem. Ale to dosyłali, nigdy nie byłem oszukany, powiem ci co więcej, jak sprowadzałem lasery. Ja sprzedałem tych lasery masę do różnych klubów, dyskotek, wiesz, restauracji. Tak. Takie małe, bo na tamte czasy w Polsce można było kupić kwant lasery. To one kosztują po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, takie, wiesz, te porządne, tam czeska firma chyba to robi. Do dzisiaj zresztą robią najlepsze lasery chyba na świecie. I one były bardzo drogie. Tak. A ja zacząłem, wiesz, sprowadzać lasery, które kupowałem tam za $100 na przykład, $150 z Chin. Takie tam 100 mW na przykład zielony laser. I sprzedawałem je po 2,5 tysiąca, czyli znowu kilkukrotna przebitka. Piękna. I sprzedałem, a i tak ludzie kupowali to powiedzmy, wiesz, 5-10 razy taniej niż musieliby te kwanty kupować. I co najlepsze, to przez kilka lat nie miałem ani jednej reklamacji z tymi laserami. Po prostu i działały. Sprzęt działał, wiesz, chodził w tych dyskotekach na okrągło i nie było z tym żadnego problemu, więc jakieś, albo miałem szczęście do tych Chińczyków, albo ta jakość już od dawna, wiesz, zresztą no wszystko, co mamy z Chin dookoła jest, wiesz, tak. Więc... Po 30% światowej produkcji wszystkiego mają. No, a elektronika, no to większość, nie, i ten, i jakoś żyjemy z tym, więc tak, nie jest źle. No, natomiast, to był taki jakby pierwszy typ biznesów, te handlowe. Później, no już przyszły studia, i zacząłem bardziej interesować się imprezami. Aha. Czyli wiesz, jako byłem DJ, ale stwierdziłem, kurczę, może zacznę na tym zarabiać jeszcze pieniądze. Czyli nie tylko będę grał za jakieś tam marne pieniądze, no bo DJ w Polsce tam, nie wiem jak dzisiaj jest, ale chyba dalej... No dosyć dobrze zarabiałem czasem... już taki. No teraz może się pozmieniało, ale wtedy za tamtych czasów, wiesz, w tygodniu DJ to dostawał na przykład stówkę na barze do wydania na rynku w Krakowie, albo stówkę do kieszeni po prostu i to były takie stawki, więc całą noc siedzieć, wiesz, za tyle, no to mi się nie chciało. Natomiast zacząłem robić imprezy. Imprezy na początku dla studentów różne, ale też fajnie to organizowałem, że był dobry na tym zarobek czasem, kilka tysięcy z jednej. I zacząłem tworzyć z czasem, wiesz, takie cykle imprez, na przykład Ario Single, imprezy dla singli, których no, zrobiłem w całej Polsce setki, praktycznie we wszystkich tam klubach, jakichś dyskotekach, no po całej Polsce, od jakichś największych miast, wiesz, w Warszawie gdzieś tam Platinum, Opera, tych najlepszych klubów, po jakieś tam, no w stodołach wręcz, nie, jakichś tam malutkich miejscowościach. Więc jeździliśmy z tym non-stop przez kilka lat i to były też fajne te biznesy. Oprócz tego też informatycznie rozwijałem cały czas. Bo miałem z tym, jakby sam miałem umiejętności, ale też znałem ludzi, którzy mają fajne skille. Natomiast najmocniej chyba w informatykę wszedłem, wiesz, po przylocie tutaj do Tajlandii. Tam jeszcze wcześniej miałem filmy jakieś. 10 lat. 10. Wcześniej jakieś robiłem rzeczy, natomiast taki strzał największy, no to była aplikacja, którą zrobiliśmy do nauki angielskiego Lingling. Zrobiliśmy aplikację zaraz jak ja tu przyleciałem do Tajlandii właśnie, bo zauważyłem, że... coś, czego my jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Na tamte czasy w Polsce to mało kto miał w ogóle telefon, smartfon. Tak. Wszyscy mieli, wiesz, ja sam miałem czarno-białą Nokię, nie? Z czarno-białym wyświetlaczem, która no, była niezniszczalna. Natomiast, wiesz, jacyś tam znajomi, co mieli kasę, no, kupowali sobie jakieś tam iPhony pierwsze, czy jakieś tam, wiesz, tego wynalazki, ale to kiepsko działało, psuło się strasznie, więc ja byłem oporny na to. Natomiast przyleciałem do Tajlandii i w Bangkoku, wiesz, w metrze patrzę, a tu wszyscy ze smartfonami. Wszyscy wlepieni w te smartfony. Ja sobie myślę, o, coś w tym jest, trzeba wejść w ten interes, nie? I równocześnie tak samo porozmawiałem tu z ludźmi przy pierwszym przyjeździe i wszyscy mówili, że jakby angielskiego chcą się ci Tajowie uczyć.
No ja się chciałem nauczyć tajskiego, więc stwierdziłem, dobra, nauka języków na telefonach, trzeba to połączyć. Znałem taką metodę, którą Polacy stworzyli, powtórek rozłożonych w czasie, Space Repetition Learning, którą firma Supermemo, goście już od lat 80., zanim komputery zaczęły tam być popularne, to oni już to rozwijali na papierze na początku. I ja, wiesz, połączyłem tą metodę ich z właśnie z nauką języka, wrzuceniem tego na smartfony, bo im nie udało się nigdy aplikacji żadnej zrobić takiej popularnej. No, a ja, my to połączyliśmy i dodatkowo jeszcze, wiesz, połączyć to z taką grafiką kolorową, gdzie dzieciom to się podoba, no, że jest to wesołe dla ludzi, nie? Fajna, przyjemna nauka i też prostota, nie? Czyli trzy guziki tak naprawdę do nauki i jazda i kilkadziesiąt słów nowych dziennie. No i okazało się to hitem, nie? No bo do dzisiaj kilka milionów osób z tej aplikacji korzystało. A gdzie był zysk na tej aplikacji? W którym miejscu się pojawiał zysk? W płatnościach, bo ludzie mogli sobie ją za darmo pobrać, no. Natomiast dosyć szybko, wiesz, kończyły się te darmowe słowa i to trzeba było wtedy zapłacić. Jasne. A dobrze model rozwinęliśmy, że tak naprawdę większość ludzi, wiesz, płaciło po tam około, teraz kurczę, nie wiem, w przeliczeniu na złotówki, jakieś 300 zł, coś takiego kosztuje cała aplikacja. Czyli nauka 21 tysięcy słów, nauka na 3 lata takiej ekspresowej nauki, ale jak ktoś się tych słów nauczy, to już naprawdę będzie jak lepiej niż przeciętny Anglik mówić, nie? Super. Ze słownictwa, ja sam nauczyłem się tajskiego z tej aplikacji, wiesz, 7 tysięcy słów sobie przerobiłem, więc na no sobie potwierdzam, słyszałem, jak mówiłeś przed chwilą, jak rozmawiałeś po tajsku. No, więc sam się, tak naprawdę ja na początku dla siebie chciałem zrobić nauki tajskiego, nie, a później, wiesz, jak wszystko w moim życiu, zacząłem rozkręcać i wyszedł z tego duży projekt. Ale to było takie, wiesz, mocne wejście w IT, no i zacząłem później tutaj, wiesz, otwierać firmy w Tajlandii, sprowadzać programistów albo współpracować z programistami z różnych krajów, w sumie programistów z kilkunastu krajów, od wiesz, Indii, Chin, poprzez Izrael, Ukrainę, Rosję, Czechy, Szwajcarię, Polskę, Stany Zjednoczone, no cały po prostu świat, nie, z różnych kontynentów. I niektórzy tutaj przylatywali do mnie pracować, niektórzy zdalnie to robili i w sumie później stwierdziłem, że zdalnie jest dużo lepiej, bo wiesz, często była wtopa, ktoś się fajnie prezentował, fajnie zrobił jeden projekt, a przyleciał tutaj i zaczął imprezować, wiesz, chlać dziewczyny i ten, a nie chciał pracować. No, więc później już głównie zdalnie pracowałem z ludźmi. Natomiast jeszcze tam jakieś, wiesz, projekty były po drodze, natomiast to, co tak naprawdę dzisiaj, na czym się skupiam i co najwięcej daje mi frajdy, to są szkolenia właśnie. To jest, wiesz, edukacja szeroko pojęta, czy to z dziedzin rozwoju osobistego, psychologii, czy też stricte biznesu, marketingu, tych rzeczy. Bo ta aplikacja pierwsza to już w tej chwili taki samograj, to już taka... Tak. Biznes pasywny, parę lat nie ruszałem. No właśnie. No proszę, mów, kontynuuj. Natomiast szkolenia to było to, co największą dawało mi frajdę. Bo wiesz, fajnie było robić imprezy, na przykład ten cykl, co mieliśmy, Are You Single, dla singli. Bo to jest fajna satysfakcja. Raz, że ja mogłem się tam pobawić, jechałem do najlepszych klubów w Polsce grać przez godzinę i zarabiałem na tym 2,5 tysiąca na przykład, a nie jak inni DJ-e 10 razy mniej. I nie musiałem całą noc siedzieć, tylko wiesz, na godzinkę w najlepszym czasie sobie wchodziłem, więc DJ-sko się spełniłem. Ludzie mieli fajną imprezę dla singli, więc się mogli poznać. Też współpracowaliśmy, wiesz, z Sympatia.pl, z takim portalem. Tak. Więc miałem jakąś tą satysfakcję, bo wiesz, dużo ludzi tam później pisało, że są małżeństwem, już poznali się na naszej imprezie, czy coś, to było okej. Ale wiesz, nie było takiej dużej satysfakcji, że coś robię, co ma znaczenie. Robienie jakichś tam, wiesz, oprogramowania dla zewnętrznych firm, no też, kurczę, tam, wiesz, podziękował ci klient i tyle, ale nie było takiej, wiesz, poczucia spełnienia misji życiowej, że coś zrobiłem lepszego dla świata. A z kolei w szkoleniach, to wiesz, z tej dziedziny, z tych rzeczy, których ja ludzi uczę już od w zasadzie kilkunastu lat. Natomiast wcześniej to było bardziej hobbystycznie, a później jakby zacząłem, wiesz, skupiać na tym swoją uwagę bardziej. No i tak powstało wyzwanie 90 dni, Akademia Biznesu, różne inne też kursy, które robimy, ale chyba największy no, to jest ten wyzwanie 90 dni, które teraz zaczynamy mocno promować poza Polską, wersję właśnie też angielskojęzyczną. I to mi daje satysfakcję no nieprawdopodobną, bo raz, że wiesz, no codziennie po prostu mam feedback od ludzi, którym no, udało mi się pomóc, że dzięki moim materiałom nawet zmienili życie. Nawet ja czasem ich nie poznałem osobiście, bo wiesz, ktoś oglądał same moje filmy na YouTubie, wiesz, tam ich 800 nagrałem. Bardzo dużo. I wiesz, i codziennie po prostu ludzie mi piszą, czy w mailach, czy w komentarzach, czy w jakichś wiadomościach gdzieś i piszą mi po prostu, Krzysiek, dzięki za to, co robisz, tam 2 lata oglądam twoje filmy, tyle zmieniłem w swoim życiu. Codziennie mam od ludzi z wyzwania, wiesz, feedback. Natomiast chyba największą taką, no, czymś, co mi po prostu no, rozwala psychikę wręcz mówiąc, to jest to, kiedy przylatuję do Polski. I zawsze jak przylatuję, to robimy coś, co nazywamy Szkołą Wygranych, Szkoła Wygranych. I to jest, wiesz, takie duże szkolenie, które na początku tak naprawdę robiliśmy tylko dla ludzi, co są uczestnikami wyzwania 90 dni. Tam
najwyżej ich znajomi przychodzili, bo mieliśmy po prostu tyle ludzi, że wiesz, że wystarczyło tam 300-400 osób, jak się spotykało. Natomiast zrobiliśmy dwa lata temu właśnie, w 2020, w Tauron Arena w Krakowie, no, chyba największe szkolenie w Polsce na 2,5 tysiąca osób. Olbrzymi. Wiesz, potężny event po prostu, całodniowy. Natomiast dla tych ludzi też z wyzwania, no to ja miałem cały weekend przygotowany. Czyli w sobotę cały dzień szkolenia, wieczorem w sobotę tam kolacja z tymi osobami, co mieli tam bilety Diamond. Mhm. Na drugi dzień w niedzielę rano bieg z przeszkodami, wiesz, gdzie też tam było no, paręset osób. I wieczorem jeszcze impreza, nie? Więc mhm. cały weekend zajęty. I jak sobie podczas jednego weekendu, nie? Gdzie ja przylatuję, wiesz, siedzę sobie normalnie tutaj w Tajlandii nad oceanem, chilluję. Ale przylatuję, wiesz, do tej Polski i w ciągu jednego weekendu podeszło do mnie kilkadziesiąt osób. Z tekstami typu Krzysiek, uratowałeś mi życie. I zaczynają opowiadać swoje historie niektórzy, w które aż ciężko mi po prostu uwierzyć. Bo ja wiesz, niektórych z nich nawet nie znałem. Bo, no bo wiesz, umawiali się tam z moim wspólnikiem Jankiem na konsultację czy coś, więc ja nawet no, osobiście ich nigdy nie poznałem. Ale ktoś przychodził i mówił, słuchaj, zrobiłem program dwa lata temu. Nie? Byłem w takiej sytuacji tam, związek rozwalony, separacja jakaś, problemy z alkoholem, z innymi rzeczami, zero pracy, kredyty, długi, depresja, tego typu sprawy. A nagle ktoś mi mówi, słuchaj, jesteśmy szczęśliwą rodziną, wszystko wyprostowaliśmy w tym, mamy nowe dziecko, ogarnąłem biznes, wiesz, no po prostu ktoś opowiada taką przemianę, że mi się po prostu, wiesz, łzy w oczach pojawiają, że ja mogłem komuś w czymś takim pomóc. A na czym to polega? Jak to wygląda cała ta aplikacja, tak? Aplikacja? Nie, to nie jest aplikacja, to jest online, nie? Czyli zrobione w formie webowej. Szkolenia, tak? Tak. Na zasadzie szkolenia, tylko... Całe wyzwanie 90 dni ma 90 dni, mhm. jak sama nazwa wskazuje. Jest tak, że każdy uczestnik, wiesz, dołącza do tego programu, zaczyna sobie ten program robić. Oczywiście, wiesz, to jest tak, że jakby to szkolenie już jest gotowe. Mhm. Czyli to nie jest tak, że my na żywo codziennie te 90 dni robimy, tylko to już jest gotowe. Czyli on dostaje, może sobie to robić swoim tempem, aczkolwiek najlepiej robić to, wiesz... No, codziennie, to jest najlepsze, będzie ktoś mieć efekty. Wiadomo, mało kto robi w 90 dni, faktycznie tam przeważnie ludziom 100 dni wyjdzie, 120, a niektórym 2 lata, jak są oporni. No jasne. Ale prędzej czy później tam większość kończy. No i także dostają od nas, wiesz, filmy codziennie, trwające tam między 20 a 60 minut, mniej więcej coś takiego, gdzie uczą się pewnych rzeczy ode mnie i od Janka, od mojego wspólnika. Mm. My ich uczymy pewnej części materiału. Do tego dostają dzienniki, 700 stron w sumie dzienników i na każdy dzień mają, wiesz, jakąś część teoretyczną jeszcze w dzienniku rozpisaną, plus ćwiczenia i zadania, żeby zastosować to, czego się dzisiaj nauczyli w swoim życiu, od razu. Mhm. Ale na czym to polega? No bo nie wiem, wstań dzisiaj o 6 rano? Zacznij od tego, że masz wstać o 6 rano i nie wiem, przebiec 100 metrów? Nie. Takich konkretnych rzeczy w zasadzie w programie chyba nie ma. Raczej to jest na zasadzie, co odkładałeś przez ostatni rok, zrób to dzisiaj. Jasne. Czyli jakby my nie planujemy ludziom życia, my nie wybieramy za nich, bo ja nie wiem, wiesz, jakie ktoś ma marzenia, czego on potrzebuje. My raczej zadajemy im odpowiednie pytania i kierujemy ich właśnie, jak mogą zrealizować to, co chcą osiągnąć na tej zasadzie. Czyli dajemy im konkretne strategie, jak na przykład zaplanować swój czas. Ja im nie mówię, co mają robić w tym czasie, ja im mówię, jak wybrać, wiesz, najlepsze priorytety ustalić, czyli wybrać to, co da im najwięcej w życiu wartości, jak zrezygnować z tych wszystkich rzeczy, które... tylko i wyłącznie sprawiają, że ich umysł jest rozproszony. Czyli wszystkich pierdół, które po prostu, na których zajmują sobie czas, a nic z tego nie mają, ani przyjemności, ani wiesz, żadnych tam efektów. Więc na przykład w ten sposób, ale już te rzeczy na podstawie naszych strategii oni sami sobie wybierają, nie? Czyli my nie kierujemy tak wprost, to masz to i zrobić, tylko najpierw odkryj to, co chcesz zrobić, a później zrób to w ten sposób, nie? Więc raczej ludzi kierujemy tutaj i nie narzucamy im tam czegoś z góry, no bo ja nie znam tych ludzi, nie? Więc ja nie będę im wybierać, jakie mają mieć życie. Natomiast chcę im pomóc, że jak już oni sobie odkryją, jakie chcą mieć życie, to żeby byli w stanie dzięki temu, co jest w programie, zrealizować. No i tam uczymy ich właśnie strategii, wiesz, odnośnie planowania życia, odnośnie tego, jak zbudować większą pewność siebie, jak planować swój czas i to czas w różnych kategoriach. Od zaplanowania swojego czasu na najbliższych na przykład 30 lat do przodu, czyli jak zaplanować sobie karierę, całe życie, gdzie chcesz mieszkać, co chcesz robić, jaką chcesz mieć żonę, męża, ile dzieci, albo nie chcesz mieć dzieci może, może chcesz podróżować po świecie, nie? Ale właśnie jak to wszystko sobie rozplanować w tym długim terminie, później jak z tego przełożyć ten plan do perspektywy najbliższego roku, czyli okej, żeby to osiągnąć w ciągu 30 lat, co chcesz, to w pierwszym roku trzeba zrobić te rzeczy. Tak. Następnie, okej, w pierwszym roku mamy to, no to ja w pierwszym kwartale na przykład przez pierwsze 3 miesiące zrobimy to. P-
Później zejście do miesiąca, zejście do tygodnia i zejście do jednego dnia. Tak, żeby oni, uczestnicy, mieli, wiesz, wizję tego, że na przykład ktoś za 10 lat chce mieć, dzisiaj jest powiedzmy tutaj i jeszcze nic nie osiągnął, nie? Ale za 10 lat chce mieć, wiesz, fajny dom, fajną żonę, rodzinę, jakieś zajęcie, które daje mu satysfakcję, pieniądze, więc on wie, jakie ma marzenia i to go motywuje do tego, żeby działać. Mhm. Ale schodzimy, wiesz, z punktu marzeń, które na przykład dzisiaj mogłyby mu się wydawać bardzo abstrakcyjne, nie? Tak. Że ktoś chce mieć, dzisiaj ma, wiesz, wynajęte mieszkanie za 1000, a chce mieć dom za 2 miliony. No to jest abstrakcja wtedy. Ale my to wypełniamy po drodze, całą tą ścieżkę, nie? Żeby on stworzył sobie plan, jak do tego dojść małymi krokami po kolei. Ale schodzimy, wiesz, do działań na dzień dzisiejszy. Czyli dzisiaj zrób to, to, to i to, jakieś malutkie rzeczy, które już będą kolejną jakąś cegiełką, kolejnym krokiem, żeby ten twój plan wielki się realizował. Czyli żeby patrzeć i działać dzisiaj, nie, w teraźniejszości, małymi jakimiś krokami, ale z perspektywą tego faktycznie, co chcą osiągnąć w życiu. Bo ja zauważyłem, że ludziom, wiesz, brakuje albo jednej, albo drugiej rzeczy. Czyli są tacy, co są marzyciele, oni mają wielkie, wiesz, marzenia, ale nic nie robią z tym po prostu. Tak. Siedzi codziennie, ogląda seriale, ale on w swojej głowie to już jest prezesem w ogóle 20 firm, nie, miliarderem i lata w kosmos. Więc są tacy ludzie, nie? Którzy nie potrafią zupełnie właśnie zejść z tych marzeń swoich do codzienności. Mhm. A są też ludzie z kolei, którzy są skupieni tylko na codzienności, nie mają tych marzeń. Czyli on, wiesz, pracuje, ciężko robi, haruje, ale przez to, że nie ma tej wizji, to te jego rzeczy, które on wykonuje, nie są spójne ze sobą. Czyli on jest zajęty, tak, zapracowany, racja. Zmęczony, zestresowany, ale nic z tego nie ma, bo 5 lat już robi dokładnie to samo i nie ma żadnych efektów, ani kasy więcej, rację. Czy coś takiego. Więc większość biznesmenów tak działa. No, być może. Więc właśnie, wiesz, my się staramy, żeby jedna i druga rzecz po prostu była odpowiednio ogarnięta. No plus tam jeszcze innych rzeczy ludzi uczymy, wiesz, typu jak zarządzać finansami swoimi, jak sobie to ogarnąć w bardzo prosty sposób, czyli nie komplikować sobie tego, nie brać kredytów na wakacje, nie zerować karty kredytowej, nie brać chwilówek. Jakieś takie, wiesz, proste rzeczy, ale których, kurczę, większość społeczeństwa nie robi. Ale oprócz tego też związki, no holistycznie podchodzimy do tego życia, czyli ktoś, jak wiesz, patrzy na to swoje życie, to nie tylko kasa, 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 ale okej, pieniądze tak, są ważne, ale oprócz tego spełnienie, czyli żeby robiąc to, co robi, jeszcze ktoś miał frajdę z tego, żeby czuł się szczęśliwy, żeby czuł, że jego praca ma sens, tylko nie harował, wiesz, za pieniądze, tylko faktycznie widział, że ma jakąś wartość wytwarza dla ludzi, że ma z tego satysfakcję. Oprócz tego rodzina, nie? Rodzina, tak. Miłość, żona, mąż, dzieci, albo może ktoś nie chce mieć, nie? No to też tutaj wtedy sobie coś innego postawi. Przyjaciół. Inna kwestia, jakieś pasje, nie? Czyli to, te rzeczy, których ludzie nie robią dla pieniędzy, ale chcą je robić. Inna rzecz, duchowość, czyli to, że ktoś też, żeby mógł się rozwijać w tą swoją strefę duchowości, zdrowie. I pomiędzy tym, żeby zachować równowagę cały czas. No bo jak się jedną rzecz, wiesz, zaniedba po prostu, to cała reszta nie ma wtedy sensu, nie? Tak, dokładnie. Jak tak. Ktoś, wiesz, będzie zapieprzać, zbuduje nawet wielomilionowy majątek, czy setki nawet milionów, ale na przykład w tym czasie oleje swoją żonę, którą bardzo kochał, i dzieci, i żona od niego odejdzie, czy coś, no to nie będzie szczęśliwy w życiu, nie? Dokładnie. To samo ze zdrowiem na przykład, nie? Można mieć fajną rodzinę, kupę pieniędzy, ale jak się zdrowie, wiesz, siądzie, no to nie można się tym cieszyć. Racja. Więc staramy się, wiesz, w ten sposób pomagać i kurczę, i to działa, wiesz. W tych 7 lat temu zaczęliśmy, 5 tysięcy osób przeszło przez program już, ponad. Mhm. Ponad 5 tysięcy, już szóstka niedługo wybije. Pięknie, bardzo dużo. I bardzo mnie to cieszy. A cieszy mnie najbardziej... A ile taki program w ogóle? Różne promocje dla ludzi robimy i tak dalej. Najtaniej z tego, co można znaleźć, nie? To jest na webinarach teraz 3,5-4 tysiące. To zależy też od okresu. Czyli warto zapłacić 4 tysiące, żeby zmienić swoje życie. No tak uważam, dlatego to robię. Ale wiesz, to jest też piękne, że na przykład, okej, to jest tych parę tysięcy osób w wyzwaniu, czy tam w innych moich kursach, ale wiesz, na YouTubie te moje filmy to już oglądano 40 ponad milionów razy. Dużo. W webinarach, no ostatnio jak robiłem w niedzielę webinar, pokazywałem ludziom, nie, statystyki, że na YouTubie przewinęło się przez jeden webinar, a robię takich webinarów kilkadziesiąt rocznie, 25 tysięcy na samym YouTubie, plus na Facebooku parę tysięcy, więc ja też patrzę na to, że okej, ci ludzie, którzy przeszli przez wyzwanie, no to jest ta elita, to jest tych, którym faktycznie jakby najgrubiej mogłem pomóc, najmocniejszy sposób mogłem im jakoś dać wszystko, co najlepsze. Mhm. Ale jeszcze jest pewnie dziesiątki, setki tysięcy osób, czy nawet więcej, które, wiesz, na podstawie moich filmów czy tych webinarów samych już pozmieniali to życie, więc to jest satysfakcja nieprawdopodobna, dlatego no, ten rok na przykład dla mnie to jest rok z wejściem z tym projektem na rynek anglojęzyczny. Bo na razie większość klientów pochodzi z Polski. Pochodzi tak, ale bardzo dużo mamy spoza, wiesz, Polaków mieszkających po całym świecie, kurczę, jak patrzyłem, 38 krajów.
Pięknie. I to są Polacy, nie? Wiesz, Afryka, Stany Zjednoczone, no cała Europa, wiadomo, ale nawet tu Azja. Przełożysz to po prostu na razie na język angielski, to wszystko. Tak, tak. Wiesz co, program mi parę lat temu już nagraliśmy po angielsku, tylko ta polska wersja tak się szybko rozwijała i tyle było tu roboty, że nie mieliśmy czasu, wiesz, jeszcze na cały świat to promować. No jasne. Więc teraz chcę się po prostu skupić w pełni, żeby dać ludziom to samo, wiesz, moje książki wydać po angielsku, ten program po angielsku, żeby też ludzie z całego świata mogli z tego skorzystać, no bo wygląda na to, że kurczę, to czego uczymy, działa. No właśnie, bo jesteście na tyle pewni swojego sukcesu, swojego tego wyzwania 90 dni, że też jest możliwość zwrotu pieniędzy, tak? Tak, przez tak, jakiś tak. Tam okres, tak? Tak, tak, tak. Ja ludziom to mówię zresztą na webinarze. Dwa powody są, czemu mają gwarancję 30-dniową. Czyli wiesz, program ma 90 dni, tak. W 30 dni ktoś może przerobić 1/3 całą programu. Jak mi się cokolwiek nie podoba, ja chcę mu zwrócić pieniądze. Ja nie chcę, żeby on był w jakikolwiek sposób niezadowolony, czy żeby ktoś miał jakiś niesmak, albo może nie korzystał z programu, bo są też tacy ludzie, oczywiście, nie? Kupuje pod wpływem emocji, a później nie realizuje tego. Mnóstwo ludzi takich jest. Kurczę, ile książek? Ja oceniam, że 80% książek, które ludzie kupili, nigdy jest nieprzeczytanych. Patrząc tam na różne statystyki, nie? Natomiast ja mówię ludziom tak, po pierwsze, ja chcę mieć zadowolonych kursantów. Cieszę się z tego, że ludzie, którzy do mnie przychodzą, są zadowoleni z tego, za co zapłacili, czy zadowoleni z tej współpracy. Więc jak tobie się cokolwiek nie podoba, to ja ci wolę zwrócić pieniądze, niż żebyś ty później tam chodził i kręcił nosem. Więc to jest pierwszy powód. Ale drugi powód jest taki, że ja wiem też, że wiesz, ludzie mają mnóstwo wątpliwości. Mają mnóstwo wątpliwości wobec programu i mnie, ale wobec tak samo samych siebie. Czyli z jednej strony, czy mi to pomoże, czy ten program na pewno jest taki fajny, jak ci się go opowiada, ale z drugiej strony, czy ja będę mieć na tyle, wiesz, wytrwałości w sobie, żeby ten program realizować przez tych tyle dni, czy ja jestem gotów w życiu, wiesz. I ja chcę, żeby mogli dać sobie szansę, spróbować, bo już przez tych pierwszych 30 dni zobaczą kolosalną różnicę. Kolosalną. Przeważnie ludzie mają większe efekty przez tych 30 dni niż przez 3 lata ostatnie życia. Jeśli chodzi o zmiany, które wprowadzili, wiesz, to co robią. Jasne. Dzięki temu. Więc ja chcę, żeby każdy mógł sobie sprawdzić. I bez żadnego absolutnie ryzyka. Albo po prostu oddamy mu kasę i on wtedy dostaje za darmo to, co się nauczył po prostu, nie? To wszystko, co przerobił przez tych tyle dni, to dostaje za darmo. Albo stwierdzi sam po prostu, okej, przez 30 dni, jak tyle zrobiłem, to chcę cały program realizować i zostaje wtedy razem z nami w programie. Natomiast to jest bardzo mała liczba osób. To jest jakiś mniej niż 1%, niż 0,5% wszystkich osób, które kiedyś próbowały tego. Czyli to musi być naprawdę dobry produkt. No, ja się z tego cieszę. No dlatego, wiesz, po angielsku teraz wchodzimy, bo widzę, że nie ma czegoś takiego na świecie po prostu. Wiesz, są bardzo drogie szkolenia. Ja sam, myśmy z Jankiem wydali, jak policzyliśmy, już teraz grubo ponad 1,5 miliona złotych. O, coś przyleciało. No tu, właśnie, się to nie gryzie. Też jeszcze nie widziałem. Śmieszne, nie? Takie długie nogi. Są różne śmieszne zwierzęta. Natomiast, wiesz, my wydaliśmy 1,5 miliona i przez 20 lat już cały czas, wiesz, lataliśmy po świecie na różne szkolenia po parędziesiąt tysięcy złotych za parę dni i ten. I, ale takiego programu, żeby, wiesz, w takiej cenie po prostu miał całą tą wiedzę zebraną w jednym miejscu, co na świecie ludzie stworzyli, no to ja nie widzę nawet po angielsku, żeby coś takiego istniało. Więc dlatego, mam nadzieję, że ludzie, wiesz, całego świata, zresztą już mamy, wiesz, uczestników, którzy przeszli przez tych parę lat, przez ten program i byli zachwyceni, nie? Wiesz, Amerykanie, czy ludzie z innych krajów i no jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Bardzo pozytywnie, bo wiesz, wejście na świat to już będzie, no kurczę, tu mieszkam na wyspie, mam tu przyjaciół, poznaję tu ludzi z całego świata. Bo tu widziałeś, zauważyłeś sam, że tak. Ludzie z całego świata tutaj przylatują. Ale to jest dobre miejsce do zrobienia takiego biznesu na cały świat. No, bo w to miejsce właśnie przylatują wszyscy. No tak, chociaż ja wiesz, ja głównie przez internet jakby gdzieś tam się promuję. Tak. Natomiast chcę im czasem też pomóc po prostu. Widzę, że wiesz, no poznałem kogoś, widzę jakieś ma problemy, chciałbym, mu masz tu program, więc też chcę, żeby wiesz, mogli książki moje przeczytać i skorzystać z tego, a nie żebym musiał im, wiesz, osobiście z nimi spędzić 500 godzin i ich uczyć, nie? No nie byłoby takiej możliwości, to jest tak duża skala, że nie miałbyś na to tak, tak. czasu. Tak, tak, to jest dobre, to wiesz, w tym co stworzyliśmy, że to jest skalowalne właśnie, nie? Ja mógłbym, wiesz, zresztą każdy uczestnik, wiesz, na przykład wyzwania, dostaje od nas 3 godziny konsultacji. Więc każdy jeden człowiek, który i jest faktycznie w programie... faktycznie siedzisz przy komputerze i rozmawiasz z nimi? Nie. No dzisiaj właśnie, wiesz, dlatego mało czasu mam, bo miałem od rana konsultacje. Aha. Jutro też i siedzę normalnie na Skype'ie i z nimi rozmawiam, pomagam im. Bo wiadomo, że są jakieś też elementy, wiesz, program to program, ale gdzieś tam coś trzeba dopasować indywidualnie, ludzie mają jakieś tam problemy, z którymi nie radzą sobie, więc oni też to dostają. Natomiast jakbym, wiesz, miał z kimś przesiedzieć 90 godzin na przykład, z każdym uczestnikiem, nawet jakby mi mnóstwo pieniędzy zapłacili, no to wiesz, zamiast przez te lata pomóc kilku tysiącom osób, to bym pomógł może, wiesz, kilkuset osobom na przykład. Tak. Chciałbym teraz jeszcze z tobą porozmawiać o tym, jak ty przyleciałeś do tej Tajlandii.
Jak poznałeś małżonkę, bo masz małżonkę z Tajlandii, opowiedz troszkę o tym. No ja przyleciałem tutaj 10 lat temu, to była w ogóle specyficzna sytuacja w moim życiu, bo jeszcze parę miesięcy przed moim przylotem to miałem bardzo dużo rzeczy, które mnie trzymały w Polsce. Kilka firm, z tego jedną taką, która zatrudniała kilkadziesiąt osób, taki duży, wiesz, startup, duży projekt, w który włożyłem całe swoje pieniądze, plus już składałem papiery, wiesz, zdawałem egzaminy na doktorat na UEK-u w Krakowie, tam dziewczyna i tego typu sprawy. No i tak się pokierowało moje życie, że napisał do mnie, wiesz, taki mój przyjaciel Andrzej, że jakieś tam porady chciał, jeszcze wtedy go nie znałem. Natomiast on zapytał mnie w sprawie jednej z moich książek. No i na końcu maila napisał: PS, mieszkam w Bangkoku. A ja tak miałem, słuchaj, tydzień przed tym mailem od niego, to w ogóle siedziałem, gapiłem się w niebo i myślałem, ja muszę do tej Azji przylecieć i sprawdzić, jak tu jest. Zanim już to życie zabetonuje w Polsce, tak całkowicie, to muszę sprawdzić, jak tu jest w tej Azji. Tydzień później pisze do mnie Andrzej. Tydzień później, po paru rozmowach z nim, ja już mam bilety kupione do Tajlandii. No i po drodze jeszcze, wiesz, przyjazd miałem na grudzień, to był jakoś czerwiec, lipiec. W międzyczasie tak, na doktorat mnie nie przyjęli, bo chciałem pisać właśnie doktorat związany z Tajlandią. Natomiast dwie panie 70-letnie wyśmiały mnie i powiedziały, że możemy się od Tajów najwyżej nauczyć, jak biegać po drzewach i zrywać banany. Tak dokładnie powiedziały. No, więc... Czyli nie były w Tajlandii nigdy. No, chyba mało świata widziały poza, wiesz, w swoim życiu. Natomiast, wiesz, no i mnie z tego powodu nie przyjęły, bo mój temat pracy im się nie spodobał, a egzamin miałem na maksa zdany, wiesz, pięknie, więc mnie nie przyjęły na studia doktoranckie. Wspólnik mnie, no, wyrolował tak, że mi ukradł firmę praktycznie, nie, całą, co było też, no, pełno stresu i w ogóle różne rzeczy. No i nagle, wiesz, tydzień po zamknięciu tych spraw ja ląduję w Tajlandii i nagle patrzę się, o matko, jaką wielką mi przysługę ten wspólnik zrobił, bo tak to bym pewnie siedział jeszcze 10 lat i tą firmę rozwijał tam, jaką piękną przysługę mi te panie zrobiły z uniwersytetu, bo pewnie bym jeszcze, wiesz, parę lat teraz robił doktorat, bo jestem takim człowiekiem, że jak coś zacznę, to już kończę, nie? Więc pewnie bym był przylepiony do tej Polski na wiele, wiele lat, ale nagle tu przylatuję i mówię, kurczę, to jest mój raj na ziemi, bo tak, pogoda... Idealna cały rok. No kurczę, temperatura tu, gdzie mieszkamy, na przykład na Phukecie, to jest tak, w nocy 25-26, w dzień 30. I pięknie. Plus minus 2 stopnie się zmienia przez cały rok. Deszczu jest trochę tam w sezonie deszczowym, ale to też jest, i tak jest pięknie, nie? I tak to jest, no, mniej deszczu w sezonie. W Polsce jakby nie było, pada prawie pół roku w roku. No właśnie, więc tutaj naprawdę nie jest źle pod tym względem, więc pogoda idealna. Ja miałem w Polsce też, słuchaj, alergie. I to takie alergie, że no w zasadzie, nagrywa ci tak cały czas, bo tak, tam tak, czarny tak, jest. Tak, tak. Dobra. Sorry. Wolałem sprawdzić. Miałem, wiesz, alergie takie, że ja w lecie praktycznie nie mogłem wyjść z domu. Astma, w ogóle, wiesz, dusiłem się, no to nie, że katar, ale już duszenie się płuca i w ogóle oskrzela, tego typu problemy. A zimy nie lubiłem, więc ja w Polsce dużo w domu siedziałem generalnie. A tutaj natura, okazało się, że tu alergii w ogóle nie mam. Bo wiesz, jakaś inna jest roślinność po prostu, tak, czy coś. I zero, tutaj nigdy nie miałem od 10 lat alergii. W ogóle w pięknym miejscu mieszkasz, no w ogóle super. Nie narzekam. Tutaj morze widać, no jest pełno zieleni, pięknie. Tak, tak. I wiesz, i więc pogoda, klimat idealny dla mnie. Palmy, które kocham, zawsze chciałem wśród palm mieszkać, a tutaj zresztą widzisz dookoła wszystkie rodzaje palmy, bo jakie można kupić w Tajlandii, kupiłem, żeby spełnić to marzenie. Natomiast ludzie, uśmiechnięci, wyluzowani, wiesz, spokojni tacy, cieszący się życiem, no naprawdę kontrast taki duży do nawet całej Europy i w ogóle świata zachodniego, gdzie wszyscy zestresowani, pospinani, biegają, śpieszą się cały czas, a tutaj wszyscy, wiesz, na luzie, więc to mi się też bardzo spodobało. No oczywiście dziewczyny Azjatki, to po prostu, wiesz, no spełnienie marzenia, zawsze chciałem mieć dziewczynę, żonę Azjatkę, nie? No więc znalazłem sobie tutaj po roku żonę, moją kochaną, już drugie dziecko mamy w drodze teraz, także rodzina jest. Gratulacje. I wiesz, i mnóstwo innych rzeczy, kurczę, no słuchaj, ja w ciągu pierwszego roku tutaj założyłem już firmę swoją, dostałem licencję BOI z rządu, czyli Board of Investment. To no to jest taka, że oni specyficzne formy działalności, jak spełnisz tam szereg różnych warunków, to promują po prostu, ale nie tak, że dają kasę jak tam w Europie, dotacje, tylko tu po prostu dostajesz różne fajne przywileje. Czyli, i to, wiesz, nawet bardzo mała firma może to dostać. Mała, w sensie taka, wiesz, tam parę osób, nie, czy coś. I ja dostałem na 8 lat zwolnienie z podatków, praktycznie wszystkich. Dostałem to, że mogę ziemię kupić na firmę. Dostałem to, że mogę zatrudniać tutaj obcokrajowców bez wymagań tajskich. Tajskie wymagania są takie, chyba dalej są. Nie interesowałem się tym, bo nie potrzebowałem. Natomiast takie, że na każdego obcokrajowca musisz mieć 4 Tajów zatrudnionych i 2,5 miliona batów wpłaconego majątku do firmy.
czyli 300 tysięcy na każdego jednego obcokrajowca. A ja dzięki BOI mogę zatrudniać ich bez żadnych tych wymagań, nie? I w dużo prostszy sposób. Wizy też. Normalnie tam ludzie co roku muszą wylecieć z Tajlandii, robić wizę, kupę papierów, a my wszystko przez internet dzięki temu BOI w jednym miejscu załatwiamy. Więc dostałem, wiesz, no, piękne przywitanie tutaj, kontrast duży do, powiedzmy, super. Tam, no, ale miałeś kogoś, kto cię tutaj pokierował, czy to sam żeś to wszystko przerabiał i załatwiałeś to wszystko sam? Powiem ci tak, Andrzej na przykład jakby pokierował mnie, wiesz, znaleźć mieszkanie, takie różne rzeczy w Tajlandii, kultura, dziewczyny, tego typu rzeczy, więc on mi tutaj bardzo pomógł w sensie takim światopoglądowym głównie. Też poznałem fajnego takiego Maćka z Bangkoku właśnie, który z kolei biznesowo wiele rzeczy mi wytłumaczył. On akurat chyba o BOI tam nie za bardzo wiedział. BOI to od takiego innego kolegi Rafała się dowiedziałem w ogóle. Więc gdzieś tu od ludzi się dowiadywałem, ale wiesz, takiego chyba Andrzej najwięcej mi pomógł, jeśli chodzi o takie kwestie, żeby się tu zaaklimatyzować w Tajlandii. Więc miałem miękkie lądowanie, można powiedzieć, tutaj. Nie, że wiesz, nagle sam się znalazłem, więc to było fajne. Zresztą teraz no, już więcej, dużo Polaków tu mieszka niż 10 lat temu, więc myślę, bardzo że dużo Polaków każdy tam mieszka. Jak jest jakiś społecznie akceptowalny, to jest to bardzo przyjazny kraj dla Polaków. Tak, tak. Ogólnie powiem ci tak, trafiłem tutaj po prostu od pierwszego dnia, ja wiedziałem, że tu się przeprowadzę, po trzech dniach podjąłem decyzję, że to jest moje miejsce na ziemi. Tak bardzo tutaj, wiesz, to było kompatybilne z moimi marzeniami i z tym, co ja lubię, że tak naprawdę no, wiedziałem po prostu, że tu mam zamieszkać. I wiesz, ostatnich 10 lat to jest tak naprawdę już... Coraz bardziej czucie się tutaj po prostu jak u siebie w domu. Wielu na przykład obcokrajowców, wiesz, opowiada o Tajlandii, że a, przyjedziesz tutaj, ci ludzie niby mili, ale nigdy nie będziesz tak u siebie cię traktować. Nie będą ludzie, nie? W sumie może i dobrze, bo jakoś, kurczę, nie czułem takiego wspaniałego traktowania, jak mieszkałem w Polsce, nie? Ze strony ludzi. Nie wiem, kurczę, więcej chyba tych bardziej złośliwych spotkałem w życiu niż tych przyjaciół. Mimo tego, że wiesz, rodzinę wspaniałą mam w Polsce i przyjaciół i tak dalej, różnych ludzi, ale jednak ta złośliwość taka i hejt i w ogóle tego typu rzeczy w Polsce są okropne, niespotykane w innych miejscach na ziemi. Ja trochę ludzi poznałem już, więc tutaj się naprawdę fantastycznie czuję po prostu. Świetnie mi się tu mieszka. I cieszę się, że wiesz, też mieszkając na przykład tutaj na wyspie, mam wspaniałych przyjaciół. Ludzi poznałem, wiesz, z różnych krajów po prostu, z Europy, Stanów, no z całego świata. I fajnie się dogadujemy, bo przylatują tu ludzie naprawdę, wiesz, nie mówię o turystach tam jakichś, czy backpackerach, czy coś, ale ludzie, którzy tu mieszkają w dużej części, to są ludzie, co tam coś w życiu ogarnęli, co ogarniają różne fajne sprawy i mamy wtedy podobny światopogląd, nie? Ludzie, którzy swój biznes prowadzą, mają podobny sposób myślenia, więc to jest fajne, nie? Że mimo tego, że pochodzą ludzie z innych zupełnie kontynentów, to można się tutaj dogadać w bardzo dobry sposób. Nie zamierzasz wracać do Polski na stare nie, lata? Nie, absolutnie. Dziwne no, pytanie, każdy się tutaj wybiera na stare lata. Jakie plany na przyszłość? Słuchaj, ja ci najbliższą. Powiem też właśnie, to jest tak, że ja też w pewnym momencie, wiesz, w życiu, dlatego to jest tak kompatybilne ze mną, bo ja myślałem, ludzie lubią jeździć na wakacje, nie? Lubią jeździć do ciepłych krajów, gdzie jest ciepły ocean, gdzie są palmy, egzotyczne jedzenie. Ja stwierdziłem, po co ja mam 2 tygodnie w roku wyjeżdżać? Jak ja przecież mogę cały rok tu mieszkać, kurczę, po co, jak robię rzeczy, które są, można robić przez internet, to po co ja mam mieszkać, siedzieć w zimie na przykład gdzieś tam w Polsce, w tym Krakowie, kurczę, w smogu, gdzieś ten, skoro mogę siedzieć tutaj, nie? Więc dla mnie to jest takie coś, że ja na wakacje, jak potrzebuję pojechać, to czasem ze znajomymi jedziemy na naszej wyspie do hotelu, nie? Po prostu do innego, żeby coś zmienić, nie? W innym miejscu się zatrzymać, czy coś sobie tam wynajmiemy, czy na jakąś inną wyspę obok pojedziemy, ale daleko nie trzeba szukać. No. Azję też zwiedzasz całą? Wiesz co? Całej nie zwiedziłem. Zwiedziłem kilka krajów, tam wiesz, byłem w Chinach, w Indonezji, w Malezji, w Singapurze i chyba tyle z tej Azji, w Laosie jeszcze i chyba a, tyle. No, więc te tutaj dookoła kraje plus Chiny zwiedziłem. Japonię i Koreę jeszcze chciałbym zobaczyć, jakoś tam Wietnam, Kambodża nie bardzo mnie interesują, bo wydaje mi się, że wiesz, jakby egzotyka podobna jak w Tajlandii, a jakby niższy ten level jeszcze, no komuna w Wietnamie, no to ja nie, tak. Ja komuny nie lubię. Jakie plany na przyszłość teraz, tą najbliższą przyszłość? Masz też jakiś założony cel? Wiesz co, cel być dobrym ojcem i mężem, to jest mój cel teraz najważniejszy, rodzina, bo jeden synek już ma 3 lata, drugi się urodzi za parę miesięcy, więc chcę się nimi zająć i być dobrym ojcem, wiesz, takim, który naprawdę ich wychowa, z nimi spędzać czas, więc tak w prywatnym życiu to jest dla mnie najważniejsze. A jeśli chodzi, wiesz, o sprawy nawet no, zawodowe jakieś takie związane, wiesz, z tym, co lubię robić, to no to właśnie chcę jak najszybciej, wiesz, jak największej ilości osób zaproponować zrobienie programu Amazing 90 Days, czyli właśnie tego wyzwania po angielsku. To jest jakby taki mój cel, bo widzę, że w Polsce bardzo wielu osobom pomogłem, teraz chcę na całym świecie ludziom pomóc.
Mhm. Więc każdy, kto umie angielski, no to będzie mógł z tego korzystać. Jasne. Jeżeli ludzie chcieliby Cię znaleźć w jakikolwiek sposób, mógłbyś powiedzieć, przez jaką stronę Cię znaleźć, czy przez Facebooka, czy przez Instagrama? Najlepiej można wejść, wiesz, czy na Facebooku, czy na YouTubie, po prostu na Wyzwanie 90 dni sobie wyszukać, bo tam można, wiesz, oglądać no, setki moich filmów, różne, robię webinary regularnie, więc można tam jakby się ode mnie uczyć. Natomiast jakby ktoś chciał Cię skontaktować, to na naszej stronie wyzwanie90dni.pl jest formularz kontaktowy, czy na maila info@wyzwanie90dni.pl. Można pisać, jak jest mail do mnie, ktoś napisze, cześć Krzysiek, no to mi ten mail zostanie przekazany, nie? Ja wtedy komuś odpiszę, więc można pisać, pytać się, czy to odnośnie Tajlandii, czy odnośnie rozwoju, czy tych spraw. Staram się zawsze pomóc, jasne, jak tylko mogę. Jesteś mocno zabieganym człowiekiem w tej chwili? Dużo czasu Ci zajmuje firma? Wiesz co, nie, akurat nie. Najwięcej to chyba konsultacje z uczestnikami, ale to jest przyjemność dla mnie. Mhm. To jest, wiesz, no, poznanie fajnych ludzi, pomóc im w jakiś sposób, więc to nie jest dla mnie, nie traktuję tego w kwestii pracy, nie? Mhm. Tylko raczej po prostu... Misja, o. Jasne. Masz czas na jakieś przyjemności jeszcze swoje? Bo... Czasu mam, wiesz, bardzo dużo. Teraz akurat, wiesz, jak się mieliśmy umówić, to miałem 2 dni, które już miałem poplanowane, ale głównie właśnie konsultacje z uczestnikami. Natomiast generalnie to cieszę się tym, że, wiesz, każdego dnia wstaję rano i zastanawiam się, co chcę robić. Mhm. To jest po prostu mój styl. Jak najmniej staram się rzeczy planować jakiś, czy czegoś takiego, bo chcę po prostu każdy dzień, żeby był, wiesz, szczęśliwy, nie? Więc jak mam się umówić z ludźmi, okej, okay, są jakieś sprawy do załatwienia, gdzie się, wiesz, zdeklaruję, to robię. Natomiast całą pozostałą część swojego czasu to po prostu staram się poświęcić, robiąc to, na co mam ochotę. Masz, zajmujesz się też sportem, tak? Z tego co wiem. No, jak wiesz, sportem to może dużo powiedziane. Ja po prostu lubię, wiesz, lubię trenować różne rzeczy. Parę lat temu się bardzo zajawiłem na triatlon. Niestety, no, już od 2 lat, kurczę, nie mogłem tego triatlonu robić, nie? No bo, no, od 1,5 roku. Ale trenujesz, cały czas trenujesz. Trenuję codziennie. Ja trenuję codziennie, ja lubię, wiesz, siłownię, więc na siłownię lubię, tutaj dwie siłownie w domu sobie zbudowałem, więc to lubię robić na przemian właśnie z, wiesz, pływaniem, rowerem, spacerami, z psem, bieganiem, jakimiś tego typu aktywnościami, ping-pong z żoną, czy coś takiego, więc to lubię robić. No, codziennie staram się, żeby przynajmniej godzina była, nie? Wiesz, jakiegoś ruchu, teraz może nawet więcej, 1,5 godziny, więc staram się i raz, że mi to sprawia przyjemność, dwa, że się od tego uzależniłem po prostu, jak rano, wiesz, nie zrobię treningu, to mam stracony dzień, więc robię to po prostu codziennie, a trzecie też dla zdrowia, nie, wiadomo, żeby, wiesz, utrzymać tą energię, którą mam przez kolejnych 40 lat, no to trzeba. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze moim gościom zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces. No u Ciebie ciężko nawet zadać takie pytanie, ale jak to widzisz ze swojej perspektywy? Tak, i to już parę lat temu, wiesz. Parę lat temu osiągnąłem taki moment, doszedłem do punktu, w którym siadłem i zastanawiałem się, jakie mam marzenia. Mhm. I się okazało, że nie mam żadnych więcej, że wszystkie są już spełnione. Osiągnęli wszystko. Że już wszystko zrobiłem, co chciałem zrobić przez całe życie. I później zacząłem się zastanawiać, okej, to teraz jak mogę pomóc innym, żeby, wiesz, też tego typu rzeczy osiągnęli, bo zauważyłem, że to daje mi największe spełnienie, czyli teraz nie mam już takich marzeń, wiesz, które byłbym w stanie określić na zasadzie, wiesz, tak, kiedyś chciałem mieć żonę Azjatkę, rodzinę, dom, przyjaciół, mieszkać w jakimś miejscu, mieć dom, w domu, wiesz, kino, basen, tego typu rzeczy, samochód, nie? Więc już nie mam takich wymiernych marzeń. Teraz moim marzeniem to jest po prostu do końca swojego życia, oprócz tam, wiesz, właśnie prywatnych spraw typu rodzina, zdrowie, to do końca mojego życia pomóc jak największej ilości osób. Mój cel? 1 miliard. Czyli na całym świecie pomóc 1 miliardowi osób pośrednio czy bezpośrednio. To jest olbrzymie wyzwanie. No ale jeszcze mam czas. Krzysztof, życzę Ci kolejnych sukcesów. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Bardzo dzięki miło również. Cię było spotkać. Dziękuję Państwu za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się Państwu spodobał, bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Oczywiście w miarę możliwości proszę również udostępniać ten materiał. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Do zobaczenia. Cześć.